Witam was tutaj, cześć, cześć, znosz. Zapraszam was na pierwszy odcinek z Little Big Planet 3. Zaczynamy. Jeden patrzy sam i widzi coś cudownego. Dwoje patrzy razem i dzieli się cudem. Wszyscy jesteśmy iskrami wyobraźni, więc iskrzyjmy razem. W każdym umyśle ukryty jest fragment kodu, który steruje kreatywnością. Tworzy kanał zwany przewodem mózgowo-pępowinowym, który sięga najdalszych zakątków ludzkiej wyobraźni. Budujmy. Wspólnie możemy przesuwać granice, dopóki nie staną się maleńką kropką na horyzoncie gwiazd. Złączmy umysły i zacznijmy tworzyć. Wszyscy na tej planecie wizjonerów tworzą nowe pomysły. Pną się po przewodzie mózgowo-pępowinowym i zbierają się w imagisferze, naturalnym habitacie twórczych umysłów. Zatem dołącz do nas, gdyż jak zawsze z radością powitamy cię w Little Big Planet. Dobrze, no i bez już dalszych wstępów, witam was tutaj w Little Big Planet 3. Ja się nazywam Awizonosz, ale zbytnio nie będę musiał się przedstawiać. Na początku już było chyba witam was tutaj, cześć, czym Awizonosz. Tego się już nie będę z wami powtarzać. No i tak, to jest kapsuła. Miejsce, w którym zaczynamy całą naszą przygodę z Little Big Planet. To jest mój Sackboy, jak możecie zobaczyć. Tak, wiecie, ustawię go tak do kamery. Jest przeszczęśliwy, że teraz zaczniemy naszą rozgrywkę. No i sobie wchodzimy do graj, do przygody. I to jest tyle widać. I zaczniemy sobie od samego początku, ponieważ ja sobie przyszedłem parę poziomów, ale chcę, żebyście zobaczyli wszystko od podstaw, jak to się gra. Także wchodzimy do wstępu, samego początku. No i zaraz zobaczymy. Z podstawowych, których zapomniałem, oczywiście standardowo byłoby włączenie stopera, abym wiedział, ile nagrywam. Przyjmijmy, że już 5 minut minęło. Zobaczymy. Odcinki z Little Big Planet będą się pojawiać. Gdy odwiedzasz Little Big Planet, pokazujesz swoje najprawdziwsze oblicze, miękkiego poszukiwacza przygód, zwanego szmacianką. To właśnie ty. Jak halala! Właśnie o to tu chodzi, Little Big Planet 3. Użyj lewego drążka, aby poruszyć szmacianką. Trąć go lekko, a będzie ledwie człapać, lub przechyl mocno, aby zaszaleć. Właśnie o to chodzi, że w Little Big Planet 3... Czekaj, jeszcze raz, co? Właśnie o to chodzi, że w Little Big Planet 3 mamy więcej... na większych płaszczyznach jest. Normalnie były tylko trzy płaszczyzny, a to wiecie się później, co to jest płaszczyzna, jak jeszcze nie wiecie. No, a tutaj tych płaszczyzn jest, nie pamiętam, chyba ponad 10. A to, co teraz widzicie, to jest, z tego co pamiętam, stąd się wychodzi, jeżeli się przypadkiem zginie, a jeżeli jest taka ustępka przekręcona, to nieskończone inne razy można wyjść i ponawiać. Weź rozbieg i robisz hopla. W tym celu naciśnij przycisk akcji. Hopla. Krótkie stuknięcie to kicnięcie, długie trzymanie to długie skakanie. Miodzio. Siu, siu. Ale można ładnie skakać. Przenieść się z szarej ziemskiej płaszczyzny do krainy Little Big Planet to tak jakby narodzić się zupełnie na nowo. Pojawiasz się niczym kłębek nagiej i zgrzebnej niewinności. Kluczowe słowo to nagiej. Przyodziej więc swoją zgrzebność. Wciągnij na siebie choćby jakieś portki włóczy kija, albo nałóż kapelusz poszukiwacza przygód. W tym celu wyświetl popit za pomocą menu. Dobra, ja powiem to tak w skrócie. Trochę wam tego oszczędzę. Możesz przeglądać zawartość tej opcji. Wejdźmy do popitu. Przycisk akcji, założyć wybrane wdzianko.
i możemy sobie wybrać co chcemy. Modyfikuj postacie i jest dokładnie co chcecie, wciskając kwadratem. Także i możemy sobie wybrać co dokładnie chcemy dla naszej postaci. Ja tu zbyt dużo nie będę zmieniać, ponieważ ta postać mi się bardzo podoba. Widzę, że nawet touchpadem już można kręcić. Fajnie. Ale będziemy sobie powoli przechodzić. Siu. Nasz gałganek przemierza imagisferę z iście kamienną twarzą. Ponieważ skupia się na zadaniu, które ma wykonać. No, no ale przecież nie musi tak być cały czas. Wyraz twarzy możesz zmieniać za pomocą przycisków kierunku. Dokładnie, można sobie zmienić jak się chce. Ale mój jest teraz bardzo smutny. Tutaj będzie bardzo zły. Przycisk w prawo pozwoli ci odczuć złość, a w lewo przerażenie. Jeśli chcesz przytaknąć lub potrząsnąć głową, pomachaj kontrolerem. Możesz nawet sterować ruchami bioder. W tym celu klikasz lewym drążkiem. Bioderka w ruch. Chcesz więcej? Naciśnij przyciski kończyn oraz użyj lewego drążka i prawego drążka. Jakby co? Ta ręka to nie jest moja. To jest tylko nagranie. Ja też robię. Pa, pa. Ale siara. No już dość tego. No to jeszcze jest ze starych czasów. Że z chęcią tu zostaniesz, ale pamiętaj o etosie i magisfery. Aj, to maja. Dziel się i baw się dobrze. No i witamy już w naszym świecie. Nie da się zagrać w pojedynkę. Tak. Panu już podziękuję. Serdecznie. Co jest? Cóż za fart. To mój druh, który pomoże mi uratować ból. Chwila. Wystarczy nacisnąć przycisk, by nasza przygoda się rozpoczęła. Co to jest? Czy to po lewej? Stoję przed... Nie. Efekty. I co? Znowu. Czemu każda część musi zaczynać od tego, że mnie podywają? No i mnie nie ma. No i zaczyna się, Little Big Planet 3. Co my tu mamy? To jest przewód mózgowo-pępkowy, gdzieś lecimy. Tak? Jakiejś nowej planety. Ogólnie dzięki temu, że pierwszy odcinek nagram i dowiem się, czy wam się ten odcinek spodobał w ankiecie, to później mogę sobie zobaczyć, czy muzyka jest licencjonowana za Little Big Planet i ewentualnie mogę ją puszczać w timelapsach i innych rzeczach z trójki. I nie tylko. I dolecieliśmy. Jakkolwiek. Ojej. Nie było już niedobrze. Rajuśku, zadziałało! Jesteś! Przepraszam za obstrukcję pod... Witaj w bunku, mój bardzo drogi druhu. W miejscu, w którym niebo usłane jest obłokami wyobraź. Jest okay. Urzędzie tłoczonymi do atmosfery bunkum przez serce kreatywności bijące w jądrze globu. Księżyc cud. Lecz obawiam się, że dalszy los bunkum leży w twoich rękach. Czemu? Dawno, dawno temu, nim Negativitron niemal obrócił świat rzemiosła w ruiny, o, to z drugiej części. Mocne gargulce pochłonęły kreatywną energię bunku. Źródło inspiracji wyschło. Znaleźliśmy się na przepaści. Lecz wtedy zjawiła się trójka herosów. Trójka? Niezwykle szybki. Mocarny. Pełnych dostojeństw. Okej.
co? Udało im się wreszcie schwytać tytanów. Unkung znów był osielską ostoją kreatywności. No tak. A herosi stali się bohaterami legend. Legend, które przepowiadają nieuchronny powrót tytanów. Że co? Dzisiaj ziszcza się złowrogi scenariusz dla Bunkum i to przed dobranocą. Jak tak można? Dlatego ja, znaczy my, wkraczamy. Dołącz do mnie, mój katerska dwójka ocali Bunkum przed zakładą. Przepraszam, a widzowie to niby co? Chyba, zresztą nieważne. Zobaczymy. Mam dziwne uczucie, że on chce nas coś kręcić. Na pewno to nie wychodzi mi o to, że we wszystkich poprzednich częściach zawsze był element załamania. No ba. To co, kolejny poziom? Zaraz zobaczymy, jak wyjdziemy. Już zejdźmy chwilę. Już z tej góry, mam dla ciebie prezent. Trzęsienie ziemi. To są bańki z nagrodami i punkty. Uwielbiam górskie powietrze. Siu. Jest takie... górskie. I tutaj jest trochę więcej. Wychyl lewy drążek w górę i w dół, aby przemieszczać się między planami. Dużo są za 50, małe za 10 punktów. Jak często się je zbiera. To były bańki z nagrodami, ale już kiedyś zebrałem. Więc na kolejnych poziomach będzie lewy drążek w dół i wciśnij przycisk akcji, aby zeskoczyć ze stopnia. Jeśli podskoczysz Siu. Przed stopniem, obrócisz się i wylądujesz na nim. Opowiadałem ci już, jak utknąłem w kapeluszu. Tak? To najzupełniej prawdziwa historia, a do tego co? Nadal aktualna, gdyż niebezpieczeństwo utknięcia w Little Planet jest absolutnie autentyczne. Jeśli znajdziesz się w szczelinie bez dna albo w ogromnej kolejnie, pamiętaj, że ratunek znajdziesz w popicie. Otwierasz go przyciskiem menu i lewym drążkiem zaznaczasz opcję spróbuj ponownie. Następnie przytrzymujesz przycisk A. Nie martw się. Nim się obejrzysz, w pełni sił pojawi się w ostatnim punkcie kontrolnym. Opowiadałem ci już... Z tego co wiem, to nie był ostatni punkt kontrolny, ale mniejsza z tego. Plany wyrzutnie przerzucają cię między pierwszym i drugim planem. Spróbuj. I w drugą stronę. Skacz w te i we w te jak skaczące coś. To jest temat, to się zmieniło. To za ściema. Świetnie! Twoje susy są super! Użyj przycisku akcji, żeby aktywować niebieską planowyrzutnię. Miau. Mam nadzieję, że... przycisk chwytania, żeby zacząć się wspinać. O, wspinanie nie było. Możesz podskoczyć, gdy się wspinasz. Wystarczy, że wciśniesz przycisk akcji. Kurczę. Przycisk akcji to jest krzyżyk. Nie. Zapieć. To. Czekajcie, więc trzeba zrobić. No, mam cię. Nie będziesz mi tu uciekać. Chcę wszystko zabrać. Ciach. I idziemy dalej. Co? To po to tylko zeszliśmy. Zleciało, no nie wiem. To jest trudniejsze, tak? Wspaniale! Wiedziałem, że ci się uda! Czekaj. Mam cię. Ninja! Teraz nie mogę sobie przeskoczyć. Co to za oszukaństwo? On sobie tam poszedł. Okej, dobra robota, a teraz w drogę. Chwila, nie zgrałem się. Nie. A, dobrze. A, chcę gdzieś tam leci. Użyj przycisku chwytania, aby złapać gąbczasty element i użyj lewego drążka, by go przeciągnąć. Ziu. Aż bardzo zleciało, wszystko ładnie. I teraz tylko wystarczy podskakiwać sobie i wszystko zrobimy. Tak.
wciśnij przycisk akcji, gdy ciągniesz lub pchasz, aby zrobić to z większą siłą. Yo. No dobra, jak do tego to idzie. Trochę się dziwnie czuję, nagrywając tą serię. Co ty jeszcze robisz? Nie mamy czasu! A co jest ważniejsze niż bańki? No. To jest dziwne, to jest dopiero dziwne. Mniejsza z tym, co jest zimne. Bańki! Tak, przeciągnij to sobie. Tak, żeby nie było za łatwo. Spokojnie. Dawaj, dawaj, to tu. I idziemy. Na górę. A ten sobie gdzieś tam leci. Chce odleć. To jest, czemu nie mogę tego złapać? Oszustwo. Tak! Brawo, jesteśmy wspaniali! No nie wiem, chcę to złapać, chwila. Bańki z nagrodami, to wszystko. To jest całe życie. No, dobra. Na tym się chyba nie da podskoczyć. Chwyć zwisający element i bujaj się na nim za pomocą lewego drążka. To przecież ma. No nie, nie zapałem. Dwóch. Oż ty. Teraz się już tak nie nam wylować. Okej. Okay. Rozumiem. Teraz bolę. Oraz. To chyba spadnie. O! Coś nowego zapalenia. Nie! Czemu? Okej. Okay. To było trochę... A teraz chodźmy na pokład mojego statku i szykujmy się do twojej... naszej arcyważnej misji. Czemu ty nas... Czemu ty mnie zamknąłeś i skąd to w ogóle się wzięło? Samoloci. O! Udało nam się wykonać misję. To jest New Neveto. Chyba. I jeszcze wszystkich baniek zdobyliśmy? Co? Trzeba będzie nad tym popracować. Dobra, jak tam jest... Gdzie jest zegar? Proszę bardzo. Muszę widzieć czas. Dobra. Powiedzmy, że 20 minut nagrywam, to jeszcze za jakieś 10 minut, aby może nam się udało trochę więcej już przejść. Witam w moim powietrznym laboratorium. Rzecz jasna, statek zbudował mój ojciec, ale ja go nieco usprawniłem. To widzę właśnie, że go usprawniłeś. Stój na nas! Spiskowcy oczekujący na pierwszą ściśle tajną odprawę przed misją. Lecy spiskowcy. Weź tę naklejkę. Oto nasz pierwszy cel. Obskurne gmaszysko zwane Trzywkowicami. Przyklej to na tablicy nic. To chyba tak. Znajdź się tam zrzędliwe stare pudło, zwane babcią Puzią. Coś wstrętnego, ale musimy stawić jej czoła i dostać się na dach. Oto nasz cel. Puszka, w której kryją się tytan. Musimy tam dotrzeć przed babcią Puzią, wredną starą. Na szczęście stworzyłem coś specjalnie na tę okazję. No co? Uwaga! Co jest? Czemu jedziemy w dół? Ej! Przenośne mechaniczne wcielenie imaginacji. Wciąga... Czyli? I dmucha. Coś nie wyszło. Wczoraj jeszcze działał. To było wczoraj. Gwiazd. Weź go. Pokażę ci, jakie to przydatne urządzenie. Od zbytku kieszeni głowa nie boli. I właśnie dlatego pragnę ci przedstawić zupełnie nową kieszeń. Naciśnij przycisk wróć, aby wyświetlić kieszeń. Lewym drążkiem zaznacz konkretną rzecz, którą chcesz wyciągnąć z kieszeni szmacianki, a następnie wybierasz ją przyciskiem. Widzisz? Wspaniałe urządzenie. Gdyby tylko tatuś mógł to zobaczyć.
Możesz nim wycelować w dowolnym kierunku prawym drążkiem. Skieruj go na wiatrak i wciśnij przycisk R1, aby w niego dmuchnąć. Proszę bardzo. A w drugą stronę całe to się podniosło? Fajnie. A teraz dmuchnij na skrzydle. Pomponator niesamowity. Wspaniały, prawda? Podoba mi się to urządzenie. O, platforma się zepsuła. Wciśnij przycisk. Dobrze! A teraz nijem do sterowni. Sterownia? To co teraz, gdzie tam lecimy? Ej, ty, dokąd to? Nie! Szty. Zginąłem. Ale bańka mi uciekła. Teraz znowu zlecę. Bańki! Dobra, idziemy. A tu? Uczeni Omniversum od zarania dziejów zadają sobie pytanie, jakie jest najwspanialsze uczucie. Kiedyś stawiali na rozbicie jajka na twardo wierzbową pałką. Potem pojawiła się Little Big Planet i pojawiła się konkurencja. Umieszczanie naklejki. Podwójnie wspaniałe. O nie. Jeśli... Umieszczanie naklejek, dobra, to znam. Babcia Pudzia nie będzie czekać. Można umieszczać naklejki, gdzie się chce. Oto chodzi. Czekaj, mam tam tu znaleźć. O, czekaj. Mam cię. No, proszę bardzo, jakieś nowe bańki. Gdy widzisz symbol razy dwa, oznacza to, że musisz zabrać przyjaciela. Możesz wziąć ze sobą nawet trzech znajomych, jeśli chcesz. W kupie razie. Tak, jasne. Jesteśmy na miejscu. Włącz przełączniki i zmykaj. Dawaj to. Dawaj bańki. Bańki moje. A każda część ma swoją, coś swojego własnego. Tutaj jest dmuchanie. Na Wicie było na przykład te. Na Wicie było te. Palce. Że ekran dotykowy. Nie, spotkajmy się w super wertykalnej stacji infiltracyjnej. Stacja infiltracyjna. Co? Tego jeszcze nie. Kierunek z Szywkowice. Silniki. Oj, mam złe przeczucie do tych silników. Kierunek Szwykowice. Widzieliście, jak my lecieliśmy? Co to miało być? Dobra. Poziom ukończony. Idziemy dalej. I zobaczymy zaraz, co tu idzie. A, ten poziom chyba... A nie, w 5 minut zrobiliśmy. Już myślałem, że jakoś strasznie szybko. I jeszcze się zalogowaliśmy do online. Zobaczymy zaraz, co tu będzie. Dobra. Tak, dzisiaj trochę mniej mówię w tym odcinku, bo tu sami ludzie gadają cały czas. Okej. To było kiepskie lądowanie. Chociaż my w Polsce mamy tego... Troszkę nas próbowało, ale przynajmniej nikt nie narzeka na brak wrażeń. A to, mój ruchu, są Szywkowice. Złożono tu szczątki tych przeklętych tytanów. Wygląda przyjaźnie. Podejrzewam, że to babcia Pudzia, sfiksowana staruszka, która tu mieszka, zgotuje nam powrót tych diabelskich drapichrustów. Tak, jasne. Czyli chce ich uwolnić. Musisz tam iść i ją powstrzymać. Teraz, czemu ja? Ja? O, mam sprawę za lasem, ale spokojnie, będę tuż za tobą. Tak, jasne. A, może nie tak tuż? Dam ci odrobinę przyszłości. Pip, pip. A ty dokąd? Ty? Miałeś być tuż ze mną. To dawa dodać. Dobra, przejdźmy jeszcze ten ostatni poziom i kończymy. Tak, bo pierwszy odcinek nie może być długi. Nie może trwać 40 minut jak City Skylines. Dobra, dogadanie z wytrzymałości. Tak. Bombola to nie tylko dmucha, potrafi też ssać. No to widzieliśmy już. Przytrzymaj tylko przycisk. Pańki! Nie ma.
Ja chcę wrócić. Dobra. Świetnie. Zginąłem przed jeszcze rozpoczęciem. Poziomon, dobra. Ja to mam na chwilę lepiej. I pańki! Dobra, to już nie było tak źle. A, no tak. Czekajcie, jak to się wybrało? Nie, tym. Gdybym ja jeszcze to pamiętał. L1. Nie. Tutaj na pewno nie. Nie. O, tu. Bardzo. Widzicie, to jest trudne zadanie. Znaleźć coś jeszcze teraz. Jak ja mam to zrzucić? Co? Najpierw tutaj to. Nie interesuje zbytnio. Dobra. Lecimy. Leć, leć. A ty co tu robisz? O, może być. Mańki zawsze dobra rzecz. O, butel. Jakiś chyba był termos kiedyś. Dobra. Doszliśmy gdzieś do środka. Fajne schody, my musimy tam iść. Jakoś mnie za bardzo nie kusi. Wszyscy i gruzi będą karani, a następnie zjadani. Co? Ej, to może tamten gościu może nie był aż taki tragiczny? Wow, gdzie my jesteśmy? Czy my tu powinniśmy być? Nie jestem przekonany. Ale są banki, więc... Jedziemy, 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 jedziemy i wysiadamy. Nie mam zamiaru nigdzie dojść. Gdzie bańki? Moje bańki. Kici. Kici, kici. Spokojnie, kici. Okej. Okay. Trzeba to spłodzić, tak? I doszliśmy. Samą porę. Dobra, wyszliśmy. Zjeżdżaj. I do góry. Inteligentne poziomy tu widzę, że są. Dawaj. Tak, proszę bardzo. O, to są zwykłe do skakania. Ale fajnie. Bańki, nowe bańki. Tutaj co jest? Ej, chyba się nie... Tak, jakiś przełącznik jest. Mam przełącznik. Jest, świetnie. Powiększ go, ładnie. Tak, jakieś trofeum dostałem? Co? Trofeum? Chętniej bym poprosił trofeum, bo jest. Wiecie, czemu chciałem trofeum? Znaczy, wiadomo, że każdy chce trofeum, ale chodziło mi tu akurat coś bardziej inteligentnego. Od zeszło 2 tygodni miałem cały czas 999 trofeum. Teraz skąd to się zmieniło? Świetnie. Aniki! Chodźcie. Ciach, mam. Mam was już. Nikt zły was nie weźmie poza mną. Co to było za podglądanie? Już nie jestem w łazience, żebym się narodził, ale... Znaczy się jak... Oj, oj, oj! Jak miło, że wpadłeś! Co? Miłej podróży! Co to miało być? Wyjdziesz stąd w jednym kawałku!
Szybko! Nie, bańka! Bańka! Szty! Jeszcze raz. Nie, bańka. A tu jak? No. Ha, wyszedłem. I co? Sium. Tych baniek na górze to już mi się nie chce dać, bo to by... No ale to już jest sobie. To są za... To... Mam walczyć z kotami? Ha, boja. O, żeż... To jest miejsce. Ognia, Monty! Nie! Uwaga! Kot! Nie, Volt Bomb! A, na szczęście podobne urządzenia nie przegrzewają się, to możemy walczyć. Gdzie my jesteśmy? Udało ci się wejść na dach. Oooo! Się przeciągnę zdolność tej radości. No ma. To jest godzina? Okej, okay. 11:30. Dobrze, i za chwilę będzie. Już jest 35 minut. Kurczę, miał być krótki odcinek, a. No to tak wyszło. Dobrze, to jest ostatnia rzecz, jaką teraz mamy, co nie? Teraz mamy filmik, potem jest drugi filmik. No i na tym skończymy. Albo nawet przerwę go w trakcie filmiku. Chyba, że to jeszcze nie koniec. Dobrze, ja sądzę, że w tym momencie też... Co właściwie trzeba zrobić jeszcze? Ty. Można pójść na sposób i zadać bańki. No ma, czekajcie. A, przejdźmy chociaż sobie dalej trochę. Ale był już fajnie zrobić. Zadać ci spokój, nie dam ci nigdy spokoju. Udało mi się zabrać bańki. Kurczę, kobieta, uspokój się. Aż ty. Co to było? Doigrałeś się. No dobra. I sądzę, że w tym miejscu powinniśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, mamy jakiegoś bardzo przyjemnego potworka, z którym się zmierzymy już w następnym odcinku. No i zagłosujcie w ankiecie, czy taka seria wam się podoba na moim kanale. No i do zobaczenia z LittleBigPlanet za tydzień. No a z kolejnymi materiałami to już niedługo. Także jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Dobrze, mam tu jeszcze krótką informację, jak może zauważyliście, odcinek ze scenariusza pojawił się mniej więcej o północy, ponieważ odcinek wysyłał się cały dzień, dokładnie, odcinek został nagrany tego z poniedziałek i przez cały wtorek odcinek się rzucał, także internet jest naprawdę u mnie w znakomitej formie, nie wiem jak będzie z tym odcinkiem, kiedy się pojawi, także to nie jest moja wina, że tak późno się odcinki pojawiają. Cześć! Zobaczmy, co nam się dalej dzieje. Thank you.